Hej wszystkim, witam Was w naszej corocznej tradycji, czyli tak jak widzicie po tytule, rysuję już po raz siódmy tę samą pracę i czy będą rękawy dłuższe niż kartka, to się okaże. No ale tak, dla tych, którzy nie wiedzą o co tu chodzi, to w 2016 roku stworzyłam właśnie taki rysunek, który co roku teraz odtwarzam. I dzisiaj przyszła pora na siódmy raz. I ja nawet nie wiedziałam, że już tyle filmów zrobiłam odnośnie tego rysunku. Nasza zielona elfka staje się chyba coraz bardziej popularna i zawsze ją widzimy w styczniu. W tym wyzwaniu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak na przestrzeni lat zmieniał się nasz styl rysowania, co nam wychodziło, co byśmy zmienili i tak dalej, jakbyśmy to wszystko podsumowali. I myślę, że to jest oczywiste, że największą różnicę widać pomiędzy tym pierwszym a ostatnim. Powiem Wam szczerze, że trochę boję się zabierać za nową wersję, bo mam też swoich ulubieńców w trakcie tamtych poprzednich lat i rysowania. W ogóle zostawię Wam tutaj w rogu playlistę, żebyście mogli sobie obejrzeć każdy odcinek po kolei od samego początku. Jeżeli przyszliście tutaj po raz pierwszy, to właśnie mam nagranych sporo tych filmów. Więc możecie posłuchać moich opinii, tego co tam pozmieniałam i tak dalej. Jeżeli chodzi o wstęp, to myślę, że to już wszystko i możemy przejść do głównej części filmu, bo mam Wam do pokazania naprawdę sporo tych wersji. No to jedziemy z wersją 2022. Chyba tradycją stało się sięganie po jeden i ten sam szkicownik co roku, żeby narysować właśnie tę pracę. I jest to szkicownik w ogóle w formacie A4 od Derwentu. Wszystko, czego używam, zawsze jest na dole w opisie, więc jeżeli bylibyście ciekawi szczegółów, no to rozwincie opis i tam będzie wszystko wypisane. Kiedy znalazłam i otworzyłam ten szkicownik, to wiedziałam, że w środku będą jakieś elfki i będę mogła popatrzeć na żywo, bo powiem Wam szczerze, że tych wcześniejszych wersji totalnie nie wiem, gdzie szukać, bo mam je porozrzucane. Jedna jest na jakiejś kartce takiej w segregatorze, jedna jest w innym szkicowniku, druga w kompletnie innym i tak ciężko jest znaleźć, więc skany mam w komputerze. Ale chyba te dwie ostatnie wersje i jedna, która była chyba trzecia z kolei, jest właśnie w tym szkicowniku, także teraz będziemy mieć ich aż cztery. Chyba Wam wspominałam w tamtym roku, że sięgam po niego tylko raz w roku, mimo tego, że bardzo go lubię i on się idealnie nadaje do markerów. Więc teraz mam z kartki na kartkę tę samą elfkę, tylko w innym stylu i z innego roku. No dobra, myślę, że możemy przejść do pierwszej wersji, którą robiłam w 2016 i widzieliście ją na samym początku. To jest dla mnie totalne... No ciężko mi teraz to nazwać, nie jest w ogóle proporcjonalne, jakieś takie kanciaste, też line art jest zrobiony na szybko, no bo generalnie ta ilustracja była robiona na szybko i to na kolanie. Twarz jest tragiczna, a szczególnie ten nos. Co to w ogóle jest? Oczy są przy samych krawędziach, uszy nie wyglądają jak uszy. Dłoń też jest taka nie za bardzo, w ramionach również nie do końca. No i kolorystycznie wszystko jest jakby z innej bajki. Wydaje mi się, że w oryginale jest tego za dużo i nie wiadomo na co patrzeć i też się ze sobą wszystko gryzie. Ale tak jak Wam mówiłam, było to robione raczej przyborami, które kupiłam wtedy i chciałam je wypróbować. Chyba tak to było z tego, co pamiętam. Mam nadzieję, że pamięć mnie jeszcze do końca nie zawodzi. A było to już 6 lat temu. 6 lat temu był 2016 rok. Jak to szybko mija. Pokażę Wam teraz kolejną wersję z 2017 roku i tutaj zdecydowanie poprawiło mi się rysowanie proporcjonalne, ale jeszcze tak nie do końca. No i też line art jest taki uporządkowany, robiony cienkopisem. Zresztą chyba to nagrywałam i pewnie dlatego, że to nagrywałam, to trochę się postarałam z rysowaniem. Jednak ten nos coś mi tutaj nie pasuje, bo wygląda on na zbyt duży jak na ten rysunek. Włosy są takie trochę jak sznurki, ale bardzo podobają mi się te motyle. Jednak tył jest zdecydowanie do poprawy, bo on za bardzo oddziałuje. No i ten żółty pomarańcz z tymi zielonkawymi odcieniami z przodu też jakoś nie do końca. No i niebieski lizak. Nie no, podsumowując, to w ogóle moja oryginalna wersja była zdecydowanie nieprzemyślana. Szczególnie pod względem kolorowania i teraz muszę jakoś z tego wybrnąć. Zrobiłam te zielone włosy i te zielone włosy muszą zostać.
I z tego, co pamiętam, to na każdej wersji był w ogóle jakiś inny kolor bluzki i bluzka, tak jak wam mówiłam na początku też, wydłużały się w niej rękawy. I na mojej wersji, którą możecie zobaczyć teraz, rękawy również wychodzą poza, ale nie przedłużałam kartki, mimo tego, że nie zmieściło mi się to na całej stronie. Chociaż mogłam to zrobić. Ale tak, podsumowując wersję z 2017 roku, tutaj mamy dosyć duży progres, jeżeli chodzi o jeden rok. I chyba nie był to tak rok, że 12 miesięcy, ale trochę krótszy czas. Jednak no, trochę bym poprawiła, ale nie jest najgorzej. Następna wersja z 2018 roku, czyli ta, która skradła większość serc, także i moją. Bardzo mi się ona podoba. Jest ona taka delikatna, czuć od niej naprawdę taką słodkość. Mimo tego, że może nie jest idealna proporcjonalnie, szczególnie jeżeli chodzi tu o okolice głowy, w ogóle góry głowy przy włosach. I wydaje mi się, że też coś jest nie tak z tym uchem, które widzimy po prawej stronie, bo jest ono za blisko. Ale kolorystyka jest tutaj chyba najfajniejsza jak dotąd, bardzo mi się ona podoba. Mamy takie zielonkawe, trochę ciemniejsze włosy, bluzka ma bardzo ładny, opalony, taki kawowy kolor, taki cappuccino i wszystko się jak najbardziej ładnie zgrywa. W tej wersji chyba wykorzystywałam jakiś bardzo cienki cienkopis, wydaje mi się, że 0,05 albo 0,03. Nie jestem w stanie teraz dokładnie wam powiedzieć, ale myślę, że pod filmem, w którym odtwarzałam Elfkę trzeci raz, w opisie na pewno jest to napisane. No, ale wersja 2018 bardzo mi się podoba. Nadeszła kolej na podsumowanie 2019 roku i tutaj mamy już duży ruch na ilustracji. Nie stoi ona tak po prostu, tylko coś tam się rusza, te włosy zawiewają. I też jest inna technika, bo mamy tutaj markery i dużo, dużo kredek razem z lineartem kredkami. Jednak kiedy patrzę na ten rysunek pierwszy raz, to włosy wydają mi się być zbyt plastelinowe, tak samo jak ta bluzka. Tutaj nie ma zbyt dużo takiej struktury uwzględnionej, jeżeli chodzi o moje rysowanie, tylko jest tak pokolorowane po prostu. Ale wielki plus za to, że mamy tutaj ten ruch i jest coś ciekawego. Również dołożyłam światło żółte, ale teraz tak patrząc, wydaje mi się, że mogłoby być ono jakieś takie bardziej zimne, niebieskie, szczególnie, że z tyłu mamy ciemny, taki granatowy kolor. Proporcjonalnie wydaje mi się być bardzo fajne. To ucho po prawej stronie, nie wiem, czy jest ok, ale ogólnie ta wersja też mi się podoba, mimo tego, że nie ma tutaj uwzględnionych zbyt dużo takich struktur, faktur, materiału. Wersja z 2020 roku. Bardzo fajna gra światłem, moim zdaniem. Super jest oświetlona od prawej strony, a z lewej jest taka ciemna. Tutaj mamy bardziej efekt 3D i bardzo mi się podoba. Moim zdaniem twarz super wygląda, ten nosek i usta w ogóle mają super kształt. Sama bluzka ma bardzo, bardzo dużo załamań i tutaj mamy ją narysowaną rzeczywiście takim materiałem niż jakąś plasteliną. Włosy są fajnie pocieniowane, ładnie się odbija od nich światło. Ten motyl na głowie super wygląda pod względem umieszczenia go. Róża na ramieniu. No tutaj mi się naprawdę to udało i dłoń wygląda bardzo dobrze. Proporcjonalnie wszystko mi się podoba. Jednak ta kolorystyka może mogłaby być bardziej dopracowana, bo niebieski jakoś mi się tutaj gryzie z tymi ciepłymi odcieniami. No ale cóż, ja sama w 2016 roku dałam duże wyzwanie kolejnym wersjom i temu, jak będę rysowała w dalszych latach. Każda ilustracja z osobna, nie patrząc na te poprzednie czy dalsze, ma coś w sobie, no może odejmując tę pierwszą, bo ona jest tragiczna jak dla mnie. I gdybym oglądała to oddzielnie, nie wiedząc, że były poprzednie wersje i kolejne, to myślę, że większość by mi się nawet podobała, co jest naprawdę dosyć dziwne. I zauważyliście, że dużo tutaj mówię super i tak dalej? No dobra, przejdźmy do ostatniej wersji, którą widzieliście w poprzednim filmie, czyli z tamtego roku, 2021. No, jak na to patrzę, to wydaje się być to bajkowe. Pięknie wyglądają te kolory, taki turkus i ten koral na bluzce.
super ze sobą współgrają. Tutaj mamy tył taki jaśniutki, jasny fioletowy. Jedyne co, kiedy patrzyłam na ten rysunek, to wydaje mi się, że coś jest nie tak z twarzą, że oczy są może zbyt wysoko, jakoś nie do końca to przemyślałam, chyba powinny być one właśnie niżej. Ale tak, to zobaczcie, ile mamy szczegółów na bluzce. Jak o dziwo nawet fajnie wyglądają włosy, są takie lśniące, bardzo ładny kolor. Motylki też mają dużo szczegółów na sobie. I cieniowanie też mi się podoba, mimo tego, że jest bardziej wyraziste od poprzednich wersji. No dobra, wszystkie wersje sobie tutaj opracowaliśmy i przejdźmy może do tej ostatniej, czyli z 2022. Jak widzicie, powoli już ją kończę i tak na bieżąco nie jestem w stanie powiedzieć, co o niej myślę, ale wydaje mi się być ona dosyć słodka, taka trochę zadziorna, ale delikatna. Jeszcze na koniec zapomniałam dorysować jej piegów, bo na każdej wersji ona je ma, a tutaj na tej wersji nie dorysowałam tego, dlatego na skanie będziecie już widzieć totalnie skończoną wersję. I starałam się zrobić jak najbardziej delikatne, takie pastelowe trochę odcienie, żeby jakoś to wszystko przytłumić i nie było takie rzucające się w oczy. Poszłam może właśnie trochę w stronę 2018 roku, jednak nie do końca, bo to się naprawdę bardzo różni. Twarz mi się tutaj podoba, nie robiłam dolnych rzęs, co jest naprawdę dla mnie trochę dziwne. I w sumie nie wiem, czemu tak zrobiłam, jakoś mi to pasowało. Mamy jasne tło, a poza jest taka trochę pochylona. Tak jak Wam mówiłam, tutaj końcówki rękawów nie do końca mi się zmieściły, więc no nie dorysowywałam ich, tylko zrobiłam je po prostu poza tym okręgiem. Aha, no i jeszcze zapomniałabym, oprócz markerów, które używałam do całości, użyłam również kredek. Głównie niebieskiej, żeby troszkę tego światła zaznaczyć na dziewczynie, na elfie, białej oraz brązowej na pieki, ale brązowej nie będziecie widzieć, bo zrobiłam to poza kadrem. Jeszcze chciałam dodać, że cieniowania nie robiłam takiego mocnego jak w poprzednich latach w 2020 i 2021, dlatego że chciałam uzyskać właśnie taką delikatną wersję, bardziej podobną do tego z 2018 i wydaje mi się, że nawet troszeczkę mi się udało. Teraz zobaczcie, jak prezentuje się najnowsza wersja w porównaniu z pierwszą, z oryginalną, a później pokażę Wam wszystkie obok siebie na przestrzeni tych 6-7 lat. No dobra, i na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, która z tych wersji jest Waszą ulubioną, bo wiem, że większość z Was pewnie będzie miała właśnie jedną i tę samą. Ja powiem Wam, że naprawdę jestem w szoku, jak to wszystko zmieniało się na przestrzeni lat i jak rysowałam kiedyś, a jak rysuję teraz. Ja chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne filmy, relacje, zdjęcia, wszystko na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnym filmie w środę o 15 i w sobotę o 9. Także do zobaczenia i pa!